Facebook to największy serwis społecznościowy na świecie. Cambridge Analytica na podstawie danych z Facebooka stworzyła profile psychologiczne potencjalnych wyborców. Każdego oceniano na podstawie 5 czynników osobowości, by później dostosowywać do nich zróżnicowane reklamy polityczne. Zadziwiające jest jednak to, że po ujawnieniu skandalu Facebook nie utracił użytkowników, a ich liczba nadal dynamicznie wzrasta. Dla poprawienia wizerunku Facebook wprowadził w maju 2019 roku, tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, nowe zasady dotyczące reklam politycznych umieszczanych na tym portalu. Najpierw nowe reguły pojawiły się w Unii Europejskiej, później w kolejnych 6 krajach, w tym Wielkiej Brytanii, USA i w Indiach. Zgodnie z nimi reklamodawcy muszą ujawnić numer telefonu, adres e-mail oraz udowodnić, że mieszkają w kraju, do którego mieszkańców kierują swoje reklamy polityczne. Te reklamy, oprócz informacji, do kogo były kierowane, jaki miały zasięg oraz jaki budżet, będą przechowywane przez 7 lat w publicznych bazach danych. Twitter również zastosował te nowe reguły gry. Tak naprawdę sami dostarczamy serwisom społecznościowym typu Facebook, Instagram czy Twitter wielu istotnych danych już przy rejestracji. I potem, umieszczając zdjęcia, komentarze, zmiany statusów, informacje o sytuacji materialnej, zatrudnieniu, planach na weekend lub wakacje, o wyglądzie osób bliskich itd. Dzięki analizie takich danych nie tylko przestępca może zaplanować na przykład włamanie. W końcu wie, kto ma pieniądze i kiedy nie ma go w domu. Ale może nas także sprawdzić przyszły pracodawca. Jednak nasze dane są najcenniejszym łupem dla firm, które mogą wykorzystać je w celach marketingowych. A także dla polityków, którzy zamawiając reklamy w mediach społecznościowych, mogą precyzyjnie adresować ją do potencjalnych wyborców. Można łatwo określić, czy ogłoszenia lub reklamy mają zobaczyć kobiety czy mężczyźni, ustalić ich wiek oraz miejsce zamieszkania. Przykładowo, Facebook oferuje, że jego algorytmy mogą adresować reklamy do konkretnych osób, sugerując się tym, co lubią i czym są zainteresowane. Gdy zobaczymy na swojej tablicy na przykład reklamę polityka, zawsze możemy sprawdzić, klikając w umieszczony w górnym rogu reklamy guzik informacje, dlaczego Facebook uznał, że akurat ta reklama nas zainteresuje. W mediach społecznościowych łatwo rozprzestrzeniają się fałszywe wiadomości, tak zwane fake newsy, stając się jednym z największych zagrożeń dla współczesnego społeczeństwa. W ostatnim czasie fałszywe wiadomości były wykorzystywane do manipulowania giełdami, do wyboru niebezpiecznych opcji opieki zdrowotnej czy do manipulowania wyborami, jak na przykład w USA w 2016 roku i we Francji rok później. W podobny sposób rozpowszechniane są tzw. deepfake. Jednym z najsłynniejszych deepfake była wypowiedź Marka Zuckerberga, która była sfałszowana. Tak naprawdę Mark nigdy się tak nie wypowiedział. Był to po prostu zręczny montaż w oparciu o zaawansowaną technologię. Czy warto korzystać z mediów społecznościowych? Czy mamy z nich więcej korzyści? Czy też płacimy tak naprawdę bardzo wysoką cenę za te nowoczesne, darmowe narzędzia? Na pewno powinniśmy pamiętać o jednym, żeby włączyć myślenie. I pamiętajmy, że zgodnie z zasadą sformułowaną przez Miltona Friedmana, wybitnego ekonomistę, nie istnieje coś takiego jak darmowy obiad. Thank you.